No, trafiło nam się z pogodą, powiem wam, idealnie. Ale nie weszłabym do tej wody, wszedłbyś? Ona w ogóle jest zapięta? A może ktoś z moich widzów tutaj mieszka? Z ciastkami, lody milowe. Przepyszne. Będziecie subskrybować na mój kanał, nie na Joli, to się dowiecie dużo rzeczy. A, ogólnie to byśmy wam bardzo chcieli podziękować za wszystkie życzenia. Dzień dobry moi drodzy. Dojechaliśmy do Shrewsbury tylko i wyłącznie dlatego, że Radosław chciał tutaj coś zjeść. Proszę? Ten też ma wystawione? Zastanawiamy się, czy musimy płacić za parking, czy nie musimy. Czy nie musimy, ale chyba nie musimy. Uwielbiam Cię w tej koszulce. No. Ja też lubię. Uwielbiam Cię. Razista. Zobacz, jak chudy jesteś. Przepięknie wyglądasz. Przedtem to było tak, tak chodziłem. To nigdy tak nie chodziłeś, nie wymyślaj. Ale zobaczcie, jak tu jest przepięknie i kolorowo. Ślicznie. Zobacz, nawet kościół jak ładnie wyczyszczony. No, nie to co u nas. U nas kościoły to niestety się zamykają. Albo zamieniają w inne instytucje. Ale ładnie, fajnie tak pomalowane. Wiesz, mi się kojarzy z Kornwalią, nie? Patrz, jaki ładny domek jest tam. Krzywy. Krzywy domek? A my tutaj już na wprost musimy iść? To tu? Aha, bo my jedziemy, mamy rezerwację na pierwszą, także do potem. Kalina mi każe nam jechać 20 minut dookoła miasta. Lepiej się przejść. Lepiej się przejść. O, jaki piękny. Jaki przepiękny piesio. Moi drodzy, my tutaj już kończymy ucztę. Jemy z Radkiem deser biskopowy, ale jak pierdziele, jaki pyszny deser. Z ciastkami, lody milowe. Przepyszne. Radzi się poświęcił i zamówił biskop, chociaż nie lubi biskop, ale poświęcił się dla mnie. Ale ja się poświęcam dla niego. W lodach nie mam nic przeciwko. Jezu, jakie dobre. Zobaczmy, jak tu jest ciastka. Ale kocha. Idę sobie zobaczyć do lumpeksu. Zobaczcie, Radek ucieka. Co ty się wstydzisz lumpeksów? Dobra, ja idę zobaczyć. Długo nie byłam. Czemu nie? A idę. A jeżeli coś kupię, to akurat pójdzie na cancer research. Wyciągnęłam sobie sandały z... jak to się nazywa? Szysz? Uwielbiam je. Długo już w nich nie chodziłam. W zeszłym roku. Fajne są. Opowiem wam, że to zupełnie inne życie niż u nas. Naprawdę. To jest czwarta kawiarnia. 20 metrach. No, no to tak samo jak w Londynie, no musimy się przeprowadzić tak od nas, bo naprawdę, 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 co ja mam tutaj mówić? Polsce to taka wioska, że fajnie, mamy piękny dom i jestem bardzo wdzięczna za to, ale ładnie, jak sztuczne. Zobaczcie tam, jaki przepiękny budynek, jaki krzywy, no przepięknie tu jest. Naprawdę bardzo mi się podoba. Chodź, przejdziemy tędy. Ale ładnie. Nie wiem. No właśnie, ale to samo ci powiedziałam, jakby w Włoszech się czuję tutaj, ale też pogoda zrobi swoje, nie? Ale też właśnie była tam ta wielka katedra, nie? I właśnie żeśmy tam jedli bardzo często. Musimy wyskoczyć znowu do Bergamo, nie? No, na najlepsze, na najlepszą stracciatelę na świecie. Tam była wynaleziona stracciatela, nie wiem czy wiecie. Tak, mówiliśmy to w moim blogu. Ale jak będziecie subskrybować na mój kanał, nie na Joli, to się dowiecie dużo rzeczy. Bo u mnie się nie dowiecie nic, bo u mnie to same popierdółki. A co tu takiego? Zobaczcie, jakie kwiatuszki. A co to, co to, co to? Valuations, diamonds. Boże, wchodzi mi ten mąż cały czas w kadr. Takie sztuczniaki, ale ładnie wyglądają z daleka. To są prawdziwaki, Belgii. Ty jesteś prawdziwa. No zobacz, przecież... Ja mówię o tym, Radek. No to słyszę, posłyszę. Ale tutaj zobaczcie, jakie przepiękne. Zaraz muszę mojej mamie zrobić jakieś... Ale dobra, moja mama ogląda to tutaj, obejrzy. Zobacz, mamuś, jak pięknie. Patrzcie, jakie begonie. Moje begonie z zeszłego roku zostały podjedzone. Ale śliczne. Podoba mi się. Tak niedaleko, a tu jakiś nowoczesny chyba kościół. Przynajmniej nowoczesna wieża. A tutaj już z kolei wszystko pozamykane. I under offer. Tutaj paznokcie. Musiałabym jeszcze mieć trochę dziewczyn, bo wielki budynek. Fajnie, że mamy pogodę, o to chciałam rzec właśnie. Nie chciało nam się jechać i zobacz, jest wybitny. A to zawsze tak jest. Bo szkoda mi czasu, wiesz, 40 minut w aucie marnować, Radzie, wiesz? Colors of Shrewsbury. Co
Co tu mają? Jedzenie. A, nie chcę jedzenia. Dopiero wyszliśmy z jedzenia. A może ktoś z moich widzów tutaj mieszka? To napiszcie, dajcie znać, jak się tutaj mieszka. Czy fajnie, czy nie fajnie? Czy sprzedaje ktoś dom za małe pieniądze, bo... Drogie są tutaj domy? Czyż pięknie? Na pewno. A na pewno, czy nie wiesz? No, zobacz, jak tu jest pięknie. Ale zaśmierdziało. O, Lips by Joanna. Joanno z Shrewsbury. Pozdrawiamy. Na pewno Polka. O, luneczka. Cieplusiu, cieplusiu. Tak? No to idziemy tam? Nie, do rzeki dojść, bo tam na pewno będą jakieś bary fajne. Właśnie dlatego dobrze, że nie wzięliśmy Luny, nie? Bo byśmy martwili się o nią, ona by tutaj już nam zipała, sapała i byłaby bida. A tak w domku ma cień, ogród otwarty, także spoko. Domy są w takich cenach praktycznie jak u nas, nie? Może... To też jest agent jeszcze, to pamiętaj, że są ceny, też mogą być niższe jeszcze. No tak, rozumiem, na pewno mogą być niższe ceny. W szoku jestem, ale no zdziwiona jestem, że takie niskie ceny, naprawdę. Ten domek ładny, nie? Który? 225 255, po raz kolejny ci mówię. No i nawet duży ogród. Spoko wygląda. Trzy sypialnie? Bardzo fajnie. Tutaj też 235. To one są tańsze niż u nas, naprawdę ci mówię. Nie. Tak, Radek, u nas new build więcej kosztują. To nie jest new build. Ale to jest z drugiej ręki new build. Ja wam pokażę, jaki my byśmy chcieli dom. To jeszcze to też nie jest to. To też nie jest to. No tu już się troszeczkę zbliża. Też dobra, też dobra cena, no. 570 tysięcy, ale ja bym zaraz pokażę, który nam się podobał. Podoba. Chyba tam. Nie, on chyba gdzieś tu będzie. Czy widać, czy nie widać? Przepiękny. W środku pól, łąk. Przepiękne, ja pierdzielę. Ten też się super prezentuje, co? Chciałam powiedzieć, o, tu fajne miejsce na ten, na paznokcie. I nawet ktoś tu robi paznokcie. Pokaż, jak to wygląda. No, paznokcie i salon. O, the gel bottle. Nie wiem, czy wiecie, gel bottle jest bardzo, bardzo znana i popularna marką w Anglii. W ogóle angielska marka. Ale ostatnio bardzo dużo reakcji alergicznych wywołuje u ludzi. Takich strasznych reakcji alergicznych. Idziemy pod góreczkę, trochę zjedzonych kalorii spalić. Trochę się zgubić. Gdzieś tam Radek mówi, że ponoć rzeczka jest, ale już widzę, że wątpi. Nie wątpię, wiem, gdzie jest rzeczka, ale tam jest tylko most, wszędzie jakby parka, nie ma rzeczki, ale nie może jest. Dobrze, Radek powiedział właśnie, do takiej Anglii obydwoje wyjechaliśmy. Nie? Dużo się zmieniło od tego czasu. No ale. Ja tutaj proszę pomnik oddany cześci wszystkim żołnierzom, którzy zginęli podczas pierwszej oraz drugiej wojny światowej. Doszliśmy do jakiegoś parku, dużo krzeseł porozkładanych, nie wiem, czy tutaj ktoś może ślub brał, czy może tutaj robią jakieś kino. Wygląda właśnie coś takiego jak kino. Przepięknie jest, w ogóle wszechobecne wszędzie kwiaty. Widzicie? Wszechobecne kwiaty. Ale wygląda właśnie, że była jakaś... Co ty robisz? Ale wygląda, że była właśnie jakaś impreza, bo zobaczcie, takie namioty też są. Cultural Theatre, czyli jakiś teatr, tak jak mówiłam. Ale zobaczcie na te kwiatki tutaj, widzicie? Widzisz, Radosław, te kwiaty tu? No to chodź. Tutaj to wygląda właśnie jak jakieś wesele, impreza. Już sprzątają. To musiało być wczoraj. Ale fajnie, że są takie opcje wynajmowania takich rzeczy. A no te kwiaty przepięknie wyglądają. Ciekawe, czy one się świecą jakoś w nocy? Pewnie tutaj lampy są, nie? No są też pewnie takie coś. Tak, nie, barboretum. A bo my nigdy nie chodzimy tam. O, te śmietniki. Te śmietniki to mnie rozwaliły w tym momencie. Fajna opcja, można sobie wynająć, zobaczcie, kajaki. 12 mil, 4 godziny. Tak. Tu jest ogólnie, to chyba z nimi jest, nie? Jakaś wycieczka. Nie, koło 4, tak? To samemu? Patrzcie, pieski można. O, kurde. Ale ekstra, co? To właśnie jest zrobimy fajne. To za tydzień, jak to się nazywa to, co ona na tym płynie? Tak? No to tak. Właśnie Agnieszka ma. Agnieszka, hej. Wiecie co? Mamy znajomą, która sobie wyjechała do Hiszpanii. No, jakie młode. Wyjechała do Hiszpanii i żyje life she always wanted to live. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy wy to widzicie, moi drodzy, ale
tutaj się ktoś kąpie. Widocznie można, skoro nawet jest zejście, co? Ale nie weszłabym do tej wody, wszedłbyś? Też nie, jakaś taka nie moja ta woda. Ale fajnie, czemu nie? Czemu nie? Tak sobie siedzieliśmy i zobaczyliśmy, że są wyprawy łódkami, także idziemy zobaczyć. Nie mieliśmy bookingu, także jest wielka szansa, że będą nas chcieli popchać na dół. Jeśli na dół, to nie idziemy, nie? No nie. Bo jest sensu. A jeśli na górę, no mam nadzieję, że się uda, żeby pójść na górę, ale zobaczcie, ile jest ludzi. W ogóle nie wiem, ile to kosztuje. 500. Na pewno nie 500, no ale o, nie da rady na górę, zobaczysz. No zobaczymy. Gdzie my jesteśmy? Udało się. A jeszcze jeden nawet jest stolik wolny, bo było dosyć dużo ludzi, że zobaczcie, siedzieli po czwórkę. A nie, to nawet obcy usiedli koło obcych. Także u nas też ktoś może usiąść, jakby ktoś chciał. Tak się fajnie ułożyło, nie? Zdarzyliśmy wypić piwko i płyniemy. I płyniemy. Będzie choroba morska. Nie. Po co mi to w ogóle powiedziałeś? Nie, proszę nie. Nie mówi się takich rzeczy, że o nie Radek. Radek, Jezus Maria, to było straszne, na Dominikanie miałam, nie? To było pierwszy raz, jedyny raz było na Dominikanie, nie? Masakra. Ale to wiesz po czym? To było na Dominikanie? Tak, to było na Dominikanie, jak jechaliśmy gdzieś tam. Czy to było w Egipcie? Nie, na Dominikanie. Tak, Dominikanie w mojej białej koszuli. Po autobusie, w tym drugim. Siedzieliśmy w autobusie 4 godziny. No, chyba tak. Ale fajnie. Hihi. Odpływamy, ale dalej nie wiemy, ile płacimy, moi drodzy. Także jeżeli by mnie nie było na kanale przez długi czas, to znaczy, że cały czas odrabiam. Ja będę tyłem płynęła. Albo cały czas płyniemy. Albo cały czas płyniemy. Chciałem zabrać piada. Kajak. Aha. Aha. Dzień nam się udał idealny, co? No trafiło nam się z pogodą, powiem wam, idealnie. Nie? Muszę sobie botoks już zrobić, bo już długo nie robiłam. Już powinnam mieć miesiąc temu. Ale wiecie jak to jest. Jak człowiek chce się godnie starzyć, ale jednak nie chce. Teraz wam pokażę, jaki mój mąż zrobił mi przepiękne zdjęcie. Właśnie wyszło dzieciarni. Ciekawe, jak dzieciarnia się czuje, jak my mówimy dzieciarnie albo dzieciaki. To ty dałeś serduszko, ale ładny mi zrobił zdjęcie, patrzcie. Niepozowany, nie wiedziałam, że robi. O, patrzcie, kąpią się. A, z piwkami, to dlatego się kąpią. Alright. No, woda jak gówno wygląda. Ale nie śmierdzi. W ogóle nie śmierdzi, nie? Ale pięknie. Ale miałeś super pomysł. No. A tak nie chcieliśmy jechać. Już byliśmy tak blisko, żeby nie jechać. Nie, bebe, ja ogólnie się szykowałam i to ty powiedziałeś. Nie chce ci się jechać, nie? No bo wiedziałem, że ci się nie chce jechać. Nie, to, że mi się nie chciało. A ile płacimy za to? Patrz, to jest od kogoś od domu. To tak jak gdzieś u nas się chodzi i są takie te, pamiętasz? Gdzieś żeśmy chodzili, patrzcie jaki... Leżaczek, świeczki. Tutaj, ale zobacz na tym obok, jaki zrobiony przepięknie. Ja, ale klimat, czujecie? A może nie dom, a może jakiś hotel? Wow! Nie wiem, czy to nie był ten dom na sprzedaż właśnie. Od razu bym kupiła. Znaczy nie kupiłaby, bo nie byłoby mnie stać, ale... Znaczy byłoby stać, ale musiała spłacać. Switching lanes all the time on the net. AKA, I'm just on an edge hanging man. Jump down your neck, no gun, your cigar mommy. I told me I eat a more dunk, I'm doing it. All the mega. Oh, jak mega, beba. Garderniki mają tutaj. Super, co? Mieszkanka takie. Tutaj jest pub chyba. Ludzie machają. Nie, to jest czyjś prywatny dom, patrz. Wow, ale mega. No, widzę. By folding, no, takie kugośki. I ja, czujecie takie domy z takim czymś? Przecież to jest coś przepięknego. Love everyone, oh, love everyone, oh.
Ile zapłaciłeś? Za 37,30 za tryb z dwoma drinkami. Patrz, jakie ładne mosty. 23 funty, moi drodzy, za... Przejażdżkę, łódeczkę. Uhuuu! Podsmoko. Spoko. Spoko. No krótko, ale... 40 minut, 45 minut. Coś tu. Zobaczcie, jakie piękne młode łabądki szare. Jakich dużo w ogóle. Moi drodzy, już zeszliśmy z łódeczki. Powiem wam, że super. Super to było 45 minut. Bardzo wam wszystkim polecam. W ładną pogodę jak najbardziej, nie Radosław? Tak, musi być ładnie. Musi być ładnie, zdecydowanie. Także czekamy na Radka rodziców i moją mamę. Aż do nas przyjadą, jeśli będzie ładna pogoda i ich zabierzemy na 100%. Świetne, naprawdę, takie relaksujące, ale my teraz... nie wiem, czy ja wam jeszcze, na pewno wam tutaj jeszcze nie puszczę tego filmu ze szpitala, ale my teraz oboje potrzebujemy relaksu, nie? Spokoju, ducha, relaksu, odetchnięcia. I wyłączenie mózgów i takiej świeżości, że tak powiem. No nie wiem, jak to w ogóle. Po angielsku bym wiedziała, jak powiedzieć, ale za bardzo powiedz. Nie wiem. Powiedz, no. Po polsku, no. Już idziemy do domku, tak? Jedziemy do domku. I jedziemy do Lunki. Z Lunką jeszcze musimy się przejść na... W ogóle przejść, bo teraz już akurat będzie ok. Bo dzisiaj, uwierzcie czy lub nie, jest w tym momencie cały czas 26 stopni. Także to by nie było opcji, żeby ją zabrać, chociaż tutaj bardzo dużo ludzi z psami chodziło, nie? No, ale my łapkami to by... Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Aha, tutaj w prawo będziemy szli. Tak? No. Tutaj przedtem przyszliśmy, no. Tak jak mówiłam, tak robimy, także jeszcze idziemy ze psem. Ze psem. Jezu, już tak do was mówię, tak jak my ze sobą z Radkiem mówimy między sobą z psem na spacer. W międzyczasie jakaś tutaj pani kupiła ode mnie 3 rzeczy na Vinted. Akurat takie wakacyjne i mówi, tak mi głupio prosić, ale czy możesz wysłać je jak najprędzej, bo to na wakacje, ja jadę w tygodniu na wakacje. Mówię, pewnie, że mogę. Wyślemy szybko, także idę od razu, wysyłam. Attention seeker. Oh, she... She's very lovely, isn't she? Ok, watch it, Radek. Bardzo lisz. See you later. See you later. Ale ją wygłaskały, co? Nawet nie tyle co dziewczynki, co dorośli, nie? Luna to... Boże, no tak kocham tego psa. Jest najlepszy pies pod słońcem, nie? Pod słońcem, pod księżycem, pod chmurami, pod gwiazdami. Pod czymkolwiek ją nie wsadzisz i tak będzie dobrym psem. Najlepszym. Musiałem właśnie kupić... A tak jak ty ją dziwnie zapiąłeś? Ona coś jest dziwnie zapięta. Nie dziwnie, co? Jak ty ją zapiąłeś? Oj, powiem wam, że ten mój mąż to... No jak? Ona w ogóle jest zapięta? Samolot leci. Także idźmy z tą paczuszką. Mam nadzieję, że będą tutaj miejsca w impoście, bo jak nie będzie, no to nie wiem. No ale obiecałam, że dzisiaj wyszła, także dzisiaj trzeba wysłać, a tak mówię, przy okazji korzysta Luna. Znaczy, nie korzysta Luna. Luna no i tak by poszła na spacer, ale tak przy okazji ją weźmiemy właśnie tam koło impostu i tam wyślemy paczkę. Strasznie mi się chce pić. Jest tak duszno, kupiliśmy wodę i zostawiłam wodę. No już teraz w domu. Stroisz miny? Tam jakieś nie? Nie. Okej, myślałam, że miny stroisz. Stroisz! Teraz tak. Dobra, do potem. Well, I'd like to damage someone on your first round of bingo in just a moment. Once again, if there is anybody else that would like to join us, this is your last chance. A ogólnie to byśmy wam bardzo chcieli podziękować za wszystkie życzenia na rocznicę ślubu. Ja pod filmem nie dziękowałam, bo ogólnie się nie dziękuję. Także wiecie, nie mówię tutaj do każdego z osobna dziękuję, dziękuję, ale ogólnie kwiatka, serduszki i buziaczki. No bo wiecie, żeby nie zapeszyć, bardzo dziękujemy, bardzo nam przyjemnie, bardzo nam miło. Mam nadzieję, że kolejnych 8 razy, może 5 przeżyjemy. Nie wiem, po ostatnim śnie to nie wiem. No jest, Maria, przestań ty z tym sam. Także tak. Nie dziękuję. Wiecie. Ale dziękuję. Nie, ale nie dziękuję. Nie dziękujemy.